Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Raczkujmy z Rabim. Jesteśmy w drugim odcinku z gry Total War Arena. Tak, musiałem sobie przypomnieć. Mamy już 100 golda, no to jest po pierwszej wygranej bitwie. Zauważyłem jeden bardzo brzydki problem tej gry, a mianowicie, nie wiem, może to tylko ja, albo nie. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy wychodzę z gry, to nie mogę do niej wejść z powrotem, muszę zrestartować, więc trochę niefajnie. Co się stało? O! Mamy punkty, mamy złoto, możemy upgrade'ować, możemy zrobić coś lepszego w naszej armii, w naszym wojsku. Pytanie, czy wolimy sobie poczekać i ulepszyć do lekkich hoplitów? Aha, czyli muszę najpierw to kupić. Dobra, nieważne. Mogę wydać albo military hoplites, albo to, albo to. Pytanie. Jak to? Kurde, nie to! Commander XP, Unit XP. Aha, Unit XP to mamy właśnie 159, więc wolę użyć póki co Unit. Ale chyba skupię się na moich jednostkach strzeleckich. Dlaczego? Bo te tereny bardzo fajną dają możliwość do ulepszenia sobie. Aha. Czyli każda moja jednostka ma oddzielny poziom punktów. Jezu! Zajebiście. Okej, okay. Dobra. Ulepszmy sobie hoplitów. Aha, czy ja to dopiero mogę udostępnić? No kurwa, chłopaki, to było niefajne. Dobra. Aha, czyli to jest ogólny. Okej. Okay. Czyli 56, idealnie 112. Pyk. Pyk. Teraz kurwa wydać na to pieniądze. Za jedną walkę dostałem 100. Chyba, że to jest srebro! Yeah! Zajebiście! To jestem głupi po prostu. Pyk. Srebro. Pyk. Następny level będzie to. Fajnie. Świetnie. Zajebiście. Cieszę się. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że muszę w złocie zapłacić. Teraz pytanie. Czy będziemy chcieli ulepszać w Craftsmen, czy w Bowman's Archers, Ionan? Pewnie, że w Ionan. Aha. Co my damy dalej? O! Mamy bonusy! Dostali większe morale, dostali to. Kurde, świetnie! Ej, ta gra mi się naprawdę podoba. Jest kurwa mega. Halo, Leonidas. Powiedz mi, co ty masz? Hold the line. Ja nawet nie wiem, gdzie to kurde można włączyć, ustawić. Shield strike. Ustawię hold the line na pierwszym poziomie, więc raczej już nie mogę. Trzeci, co jest tutaj? Drugi, trzeci? To chyba chodzi o wiek. Nie wiem. Dobra. Baraks. Co by na to, żeby mimo wszystko jednak kogoś kupić? Ha, nie możemy. Kurde! Nie mogę? Naprawdę? Naprawdę nie mogę? Dostaliśmy 1000 silvera. Ej, zajebiście. No. Chujowo to wyszło. Muzyka mi się nauczyła. Ale dostaliśmy bonus i w ogóle bonusy. Zajebiście, cieszę się. Close. Victory. Say banjo. Dobra, co by na to, żeby napierdalać dalej? Ała. Okej, okay, włączyłem sobie teraz nagrywajkę, widzę czas. Bonusy. Aha, czyli już dzisiaj dostanę tylko bonusy za więcej niż jeden typ jednostki i za... I plus 15 za każdy rodzaj wojska, czyli każdy rodzaj, za każde wojsko, czyli łącznie dostaniesz 45. Bo mam 3 wojska. Swoją drogą, byłem ostatnio w Elblągu
I właśnie byliśmy na świecie chleba, robić tam inscenizację. No, oprócz tego, że była marna i mi się nie podobały w ogóle śmierć bura i rak, to było pełno stoisk z gratami. I znalazłem taką przewykurwienną fajeczkę. Nie powiem wam, ile kosztowała, ale kosztowała krocie. Ja mam zamiar sobie kupić tytoń i sobie pykać będę, kurde, czytać książki będę pykać. Więc czekamy na ludzi. Potrzebujemy ich wbrew pozorom bardzo dużo. Chyba nie wiem, ile jest w jednej kolumnie, nie? Jak mamy dwie kolumny, to mi się wydaje, że ich jest koło 15 albo 10? Tak czy siak, 20 graczy na pewno w trakcie rozgrywki jest. No i niestety mamy dopiero 4%. Problemem tej gry będzie mimo wszystko bardzo, ale to bardzo długi czas oczekiwania na wszelkich graczy. Dlatego bardzo się cieszę, że zrobili coś takiego, że można mimo wszystko tutaj sobie myknąć, pyk. Można zwiedzać wszystko tutaj. To daje naprawdę fajne, fajne możliwości. Ja się tylko tak zastanawiam. Aha, kurwa, jak oni teraz wyglądają, śmiesz. Ja pierdolę, oni mają naczosy na głowie. O chuj! Peloponnesian Head. Plus 3 morale, plus 7 armor. Plus 12 missile damage, plus 7 range. To dobrze, to dobrze. To jest duży bonus. Później kupujemy ich. Fajnie, że dosyć dużo kasy przychodzi na pierwszej walce. Ale Myrmidia, Myrmidonis, Myrmidons, które kosztują 2000, to chyba musiałbym rozegrać 20 gier, żeby móc sobie dopiero ich kupić. A co dopiero tych, tamtych i w ogóle kurwa wszystkich 19 tysięcy. Kurde, to jest drogie w chuj. Mam nadzieję, że system zdobywania tych złota wszystkiego będzie o wiele, wiele bardziej sprzyjający. No, bardzo ładnie to wygląda. Dziękuję. Bardzo się cieszę. I kurde, mam nadzieję, że wyjdzie taka. Że kurde, zrobią naprawdę coś zajebistego. Gdzie nie będzie problemów później. Mamy lekko hoplite i Myrmidons, którzy nie ewoluują. To jest chujowe. Czyli tak stwierdzam, że nie opłaca się kupować Myrmidonsów, bo nie można ich ulepszyć. Oni będą tylko zdobywać doświadczenie. Dobra, fakt. Są bardzo mocni przeciwko kotnicy. A oni też. Więc tutaj nie ma naprawdę dużych różnic. Dlatego lepiej mimo wszystko rozwijać hoplitów, które możemy dalej, myk, 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 dalej. Tercjan Peltasts. Też nie wiem, czy warto. Ja bym mimo wszystko skupił się na strzelcach, a nie na rzucających, bo jak widzimy, nic nie bardzo można z nimi zrobić. A tutaj jest zwykłych peltastów. Peltast. Nie. No. Chociaż nie wiem, czy oni nie będą potrzebni. Your commander level is too low to unlock. Unlock more commander available. Super. Widziałem, w Krasman będziemy mogli zrobić sobie Lightobolos. Heavy Lightobolos. Chociaż mi się zawsze wydawało, że to się nazywa trochę inaczej. O właśnie, wróćmy. Halo, halo. Halo, Mietku! Commander. Okej. Okay. Join. Ja sobie tutaj. Escape. Close. Dobra. Czekam. Join the game. Battle is ready. Świetnie. Wchodzimy do gry. Zaraz będziemy nakurwiać się i to srogo. I teraz mogę policzyć, ile ich mamy. 2, 4, 6, 8, 10. 10 na 10, 20 graczy. 20 graczy naraz będzie się napierdalać. To jest zajebiste. To będzie naprawdę świetne. Ja się zastanawiam, bo musiałbym poznać wszystkie mapy, bo nie wiem, ile w sumie tych map jest. Widzieliśmy w poprzednim odcinku jedną. Oczekiwania pozostałych graczy. Loaded, loading. Tu czekamy na trzech, tu czekamy na dwóch. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Jestem ciekawy, ile jest map. Jeżeli jest jedna, to nawet nie najgorzej, bo zanim ja się ogarnę, jak ona jest skonstruowana,
to kurwa minie cały miesiąc. Ale mimo wszystko będzie spierdol. Ja chcę spróbować teraz się rozstawić z moimi jednostkami, albo spróbować innej pozycji. Jestem na razie za tym, żeby spróbować rozstawić się z moimi jednostkami tak, jak teraz mówiłem w poprzednim odcinku, że byśmy weszli na to wzniesienie i stąd to napierdalali. Natomiast reszta moich jednostek ziemnych, naziemnych, podziemnych będzie na kurwiec z dołu. Ja liczę na to, że przeciwnik nie ogarnie tego, a nasi będą mieli czyste pole do popisu. Bo jestem bardzo ciekaw. Aha, zupełnie co innego. Zajebiście wręcz. Mapa bardzo ciekawa. Bardzo swojska, że tak powiem. Już niektóre miejsca są zajęte. Dobra, ja ustawię się tutaj, że I will block here. Ja się tutaj zablokuję. Tutaj... to jest znak wojenny, tym bardziej, że w cesarstwie rzymskim bardzo powszechny był znak Fallusa. O, koleś rysuje. Brawo. Okej, okay, jesteśmy w grze. I stwierdzam, że to wygląda dziwnie, ale jesteśmy bardzo blisko zajęcia przyczółka, więc mimo wszystko chyba tam ruszymy. Pyk. Bo nie widzę innego sensu niż tutaj stanąć. Zajmiemy tą pozycję. Czy warto wchodzić w lasy? Tak, warto wchodzić w lasy, bo widzę, że jednostki nie widzą, co się w nich znajduje. Ukształtowanie terenu też ma swój wpływ, więc warto. Spróbujemy to zająć, bo chyba za to są jakieś dodatkowe punkty, tak mi się przynajmniej wydaje, bo zauważyłem, że można było w tamtej mapie tu, gdzieś tu, tu, tu i tam zająć właśnie te przyczółki. Spierdalaj! Okej, okay. Zajęliśmy. Więc mamy widzenie. Zajebiście. Ja proponuję teraz moim jednostkom pójść... Aha, tutaj są już moi przyjaciele. Tutaj są moi przyjaciele kolejni, którzy idą w trawie. Zobaczą, co w trawie piszczy. Ustawicie mi się tutaj. Jesteście na samym środku, ale nieważne. Jestem ciekaw, co oni tutaj odpieprzą, moi przeciwnicy. Chodźcie jedynką, a ty dwójka. Trójka, nie wolno. Niedobrze. Nie, dobra, nie będę sprawdzać. Okej. Okay. Tam już się strzelają. Okej, okay. To jest bardzo dobry moment, żeby wyprowadzić moje wojska stąd i wesprzeć ich. Chociaż użyję tylko jednego oddziału. Ci pójdą strzelać. Moi myrmidonsi, idziecie. Właśnie pytanie, co to jest? Shield bash. Hold the line. Okej, okay. Jesteśmy w stanie użyć hold the line, więc to będzie nasz bardzo bonusowy punkt. A tutaj nasze jednostki wchodzą w przeciwnika. Nie przejmujcie się, biegnijcie! Szybciej! Nie ma strachu, jest bardzo dobrze. Wchodzicie w nich. Zabijacie. Bardzo dobrze. Tu się dzieje, tu strzelają. Strzelajcie w tamtych, bo będzie friendly fire. Okej. Okay. Ruszcie. Dobrze. Teraz bardzo dobrze. Ci weszli. Wchodzą. Moje jednostki szarżują. No i teraz się zablokują. Basz. Dobra, nasi przeciwnicy są odcięci, więc możemy w nich śmiało strzelać.
Atakujemy tarczą. Atakujcie, wchodźcie, wchodźcie w nich jak kutas w ciasto. Dobra, łucznicy, wycofać się, wycofać się, wycofać się. Nie ma sensu ich was tracić. Jak tutaj wygląda sprawa? Basz. Bardzo niedobrze, że tracimy jednostki. Bardzo niedobrze. No, bardzo niedobrze, że nasi przyjaciele giną. Mamy hold the line, mamy przeciwnika. Musimy, kurde, wytrwać. Wytrwamy. Chłopaki, panowie, co wy odpierdalacie? Dobra, jak wam idzie? Uciekacie. Dobra, wróćcie. Ja mam nadzieję, że wrócicie. Slow down. Dobra, wycofujecie się. Wycofujcie się. Wszyscy się wycofują. Wy już jesteście niestety skazani na śmierć. Dobijcie te jednostki. Dobijcie ich. Chociażby dobijcie. Ich nie ma wielu. Zabijecie ich, dacie radę. Ja wierzę w was. Wierzę w was, że dacie radę. Nie daliście, kurwy! Głupki! Gałgany pierdolone. Dobra, moje jednostki wracają na pole bitwy. Trzeba iść teraz tutaj wesprzeć naszych towarzyszy. Widzę, że z tej strony idzie nam całkiem dobrze. Dajemy sobie radę. Natomiast tutaj jest jeden wielki Saigon. Nie wiem, tutaj nie ma sensu strzelać. Tutaj też nie ma sensu strzelać. Ludzie, stójcie tutaj. Wy idźcie tu. Idźcie tutaj, pomóżcie, zróbcie wsparcie. Wsparcie się przyda. Musimy przedrzeć się przez jakąś linię, tak czy siak. Więc lepiej, żeby się przedrzeć przez tych. Stańcie sobie tutaj. Jak wam idzie? Chłopaki? Dobra, tym nie idzie. Czekaj. Wróć się. Bardzo dobrze. Ja idę. Blokuj ich. My już idziemy. Okej, okay, dobra. Moi łucznicy są tutaj, są trochę zdziesiątkowani. Trzeba iść teraz trochę powspierać. Pójdziemy gdzieś tutaj. Jak tam moje jednostki wracające? Uciekające. Tchórze pieprzone. Jestem ciekaw, gdzie jest przeciwnik. Okej. Okay. Idę ich wesprzeć. Dobra, tutaj robię blokadę. Jak tam ucznicy? Strzelają do czegoś? Nie. Podejdźcie bliżej. Okej, okay. Widzę przeciwnika. A, on tutaj poszedł. No, w pizdu. Biegnij tu. Tu biegnij. Nega. Tu biegnij. Moje jednostki już idą do ciebie. Łucznicy, co robicie? Opierdalacie się. To bardzo niedobrze. Wchodźcie tutaj, chociaż róbcie ostrzał. Kurwa. Nasze jednostki zdechły. Jest niedobrze. Zaraz oni ruszą nam do bazy. Więc nie bardzo to widzę. Dobra. Nie trzeba się cofnąć. Na naszą bazę.
Dobra, jak wam tu idzie? A strzelajcie sobie. Widzę, że idzie wam całkiem nieźle. Ja nie będę tam szedł, bo mamy znaczącą przewagę. Rozpierdalamy ich jak chcemy, tylko problem polega na tym, żeby oni nie weszli nam do bazy. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, wchodzimy tutaj, idziemy, po prostu napierdalamy, zdobywamy, wychodzimy! I cała filozofia tej gry. Świetnie. Ej, podoba mi się. Ja w znacznym stopniu pomogłem moim przyjaciołom po lewej stronie. Prawa strona sobie bardzo dobrze poradziła. Środek był w miarę chroniony, z dwóch stron zawsze ktoś mógł wesprzeć. Więc no, uważam, że całkiem sporo dobrej roboty w tym odcinku zrobiłem. Więc nie uważam się za jakiegoś tam kiepskiego dowódcę, któremu nie poszło tym razem. Victory! Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Victorious! Zdobywamy 35 command pointsów, 71 i trochę złota, srebra. Uważam to za naprawdę wielki sukces. I o! Jej! Zdobyte rzeczy! Zdobyte 50 command pointsów, unit pointsów 197 i 700 srebra. Świetnie. Dziękuję. Dobra, zobaczmy, co ja mogę sobie w tym odcinku ulepszyć. Możemy zrobić lepszych hopitów. Świetnie. Oczywiście użyję unit points. Łucznicy? To samo. Teraz tu potrzeba czego? Halo. Czego potrzebuję, żeby cię... Aha, czy już was mam. Czy muszę was kupić teraz? Aha. Dobra. Nie mamy już tyle pointsów. Czy... Ale czekajcie, czekajcie, bo ja teraz trochę nie rozumiem. Czy ja już ich mogę kupić, czy jeszcze nie mogę ich kupić? Czy ja potrzebuję generała drugiego poziomu? Nie wiem. Te expy mi jeszcze nie przeszły. No tak, close. Commanders? No, wrócił. Czemu tutaj mi nic nie przyszło? Nie, nie, nie. Dobra, nie wiem, nie wiem co się stało. Chyba jak... Ja coś kupowałem, jak kupowałem ich, to mi się popierdoliło. Aha. No nie wiem. Baraks. Nie mogę ich kupić, tak? Czemu? Unit XP 0. 0 unit XP. Experience. A was nie mogę ulepszyć? Czemu? No dobra, a ja bym chciał was kupić. Normalnie. Ja już mam bohatera drugiego tiru. No co, ja muszę was remove? Czy jak? Adds to armor. Add me some block chance. To jest fajne. Add melee defense. Back. Może być. Oraz ja bym chciał bardziej takie na przetrzymanie, jako grupa, która wytrzymuje duże obciążenie przeciwnika. Dobra, zajebiście. Close. Możemy tego używać. Ale pytanko, co się teraz kurwa dzieje, bo ja tego nie rozumiem. Okej, okay, zdobyliście, macie, fajnie. Ale co dalej? Czemu nie mogę ich mieć? No, dobra, ale to chłopaki, co się kurwa dzieje? Free. Nie wiem. Dobra. Mam nadzieję, że zaraz ogarnę. Także dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka z gry Total War Arena. Zobaczenia już wkrótce. Cześć!